Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku, ale jest to bardzo, bardzo spontaniczny film, naprawdę nie był planowany. Chciałam sobie zrobić troszeczkę taką dłuższą przerwę, chociaż z tydzień. Ale kochani, właśnie dostałam alert. Jeżeli mnie nie znacie, to mieszkam w Wielkiej Brytanii i to bardzo mnie zdziwiło. Fakt, że od dłuższego czasu nie używamy telewizji, nie mamy angielskiej ani polskiej telewizji, bo po prostu nie chcemy, taki mamy wybór. Jedynie co, no to tam w social mediach czasem się udzielam. No i nagrywam filmiki. No i właśnie na YouTubie nieraz jakieś audycje sobie obejrzę, czy jakieś taką telewizję niezależną. Ale kochani, właśnie dostałam alert i tylko, nie tylko ja w sumie. Dlatego mówię, nagram Wam ten filmik, żebyście mnie też powiadomili, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, co tu jest grane, a jak to w ogóle wyszło. Oglądam sobie z dzieciakami, no, jakieś tam bajeczki, no i nagle mi coś tam pika w telefonie, ale takiego tak jakby, nie wiem, telefon mi się zalał. Taki kiedyś miałam sygnał właśnie, jak telefon mi się trochę zalał, czy tam ładowarkę włożyłam i pikało, żeby odłączyć, bo jest, no, mokre, tak? I to tak pikało i nie przestawało. No i patrzę, mówię, co to jest? A tu pisze alert ostrzegawczy. To był taki znaczek ostrzegawczy, czerwony trójkąt i w środku wykrzyknik. I tam pisało, że rząd robi taki test w Wielkiej Brytanii w razie jakiejś tam, nie wiem, ekstremalnej pogody, jakichś, no nie wiem, powodzi, czy huraganów, czy pożarów, moi drodzy, czy w ogóle, nie wiem, w razie jakichś niebezpieczeństwa typu, nie wiem, jakiś terroryzm czy coś. Więc zrobili właśnie taki test, podobno, wyczytałam później, podobno oni w telewizji mówili coś o tym, że będą coś takiego robić, ostrzegali społeczność angielską, no, że o godzinie 15 i rzeczywiście coś takiego było, ale to nie u wszystkich podobno, tylko w jakichś tam określonych rejonach. No bardzo mnie to, powiem Wam, zdziwiło. Oczywiście to jest tak, że to jest takie ostrzegawcze, żeby nie reagować zbytnio, ale żeby z domu nie wychodzić, tam pisało i coś jeszcze. Więc może Wam, jak mi się uda, to wkleję Wam zdjęcie tej wiadomości. I tak było ustalona data 23 april 2023 rok. I właśnie tak też się stało, kochani. Ale myślałam, że to coś się z telefonem stało, że mi się gdzieś zalał, czy nie wiem, coś z baterią, czy się telefon pali, czy coś, wiecie, to tak. No i Misiek do mnie dzwoni po kilku minutach, czy miałaś coś takiego. Mówię, no miałam, miałam. No i zaraz na Facebooku umieściłam taką informację, czy u innych, no, Brytyjczyków coś takiego było w innych rejonach. Wiecie, no ja mieszkam bardziej tak na północy, ale czy w innych rejonach też. Także dopiero pewnie uzyskam wiadomość za jakiś czas. Nawet mój syn powiedział, mamusia, to jest taki alert. Jak byłem w szkole, to mi tam mówili, widziałem to w mediach, tam w szkole mówili nauczyciele, że coś takiego będzie, że to może być właśnie powódź, czy coś z pogodą. Nie wiem, kochani, dziwne to jest dla mnie. Mnie się wydaje, że coś w powietrzu wisi. Coś w powietrzu wisi. Zaraz mi się to skojarzyło z jakimiś tam przepowiedniami, czy tam teoriami spiskowymi. Wiecie, nie mogę tak na YouTubie za bardzo teraz gadać na różne tematy, dlatego że został mój jeden filmik usunięty. Powiedziałam tam po prostu za dużo, może jakieś tam niewygodne rzeczy były. Więc teraz to naprawdę strach cokolwiek na YouTubie mówić, bo zaraz banują i można mieć z tego tytułu duże problemy. Już nie chodzi, czy mi tam zbanują kanał, czy nie, tylko że po prostu mogą być różne problemy, tak?
podobno coraz bardziej cenzurują i no, mogą nawet ponieść człowieka do odpowiedzialności za swoje słowa, tak? Za to, co, jakie treści na YouTubie dodaje. Więc nawet wiecie, takie proroctwa czy cokolwiek dawałam, to po prostu teraz strach. Nie można swojego zdania za bardzo wypowiadać, więc trzeba uważać naprawdę, co się mówi. No, ale taki alert, no to wiadomo, to każdego dotyczy i to jest przez rząd taki alert wypowiedziany, więc no, myślę, że o tym mogę mówić spokojnie. Zaraz mi się to skojarzyło, powiem Wam, z takimi tymi przepowiedniami. Ja mieszkam, wiecie, nie tak bardzo daleko morza, także pewien taki wizjoner, nawet nie jeden, w XIX wieku przepowiedział, że będzie coś takiego, że powstanie ogromne tsunami i zaleje większą część Anglii. Nieźle, że tylko Szkocja ocaleje, czy coś takiego. Londyn też zniknie. No a ci, co troszeczkę się tym interesują, to wiedzą, że ten cały konflikt, wiecie, w Europie i Putin groził Anglii, że no, że jak będą podskakiwać, to po prostu no, się weźmie za to, coś wypuści, jakąś bombę i po prostu zaleje Anglię. Więc kto wie, co się szykuje, nie wiem. Tutaj to globalne ocieplenie, tu wiecie, chronimy planetę, tu to, tu tamto. Naprawdę już taki mętlik powstaje w głowie, że szok. No, czekajcie chwilkę, zaraz przyjdę, bo poczta. Kurier był właśnie. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć. Coś się zaczyna dziać. Myślę, że wiadomo, tam nieraz są jakieś takie alerty, się pojawiają, że mogą być jakieś huragany, że sztorm idzie, że to, że tamto, to takie alerty się pojawiają, tak? Ale to nie był taki zwykły alert, tylko naprawdę myślę, że większość Anglików coś takiego dostała i to zazwyczaj dostają osoby, które mają tam te swoje Androidy, telefony w formacie 4G i 5G. Także nie wiem, nie wiem, kochani, ale nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Wprowadza to pewien niepokój. Kto wie, słuchajcie, mamy konflikt w Europie, jest dużo zamieszek i tak dalej, i według tam różnych przepowiedni, według tam różnych, nawet według Biblii, konflikt ma się rozszerzyć, że wystąpi naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, że będą mówili bezpieczeństwo, pokój na świecie, a będzie całkiem co innego. Będzie się konflikt coraz bardziej rozszerzał i będzie coraz gorzej. Więc wiecie, ja staram się myśleć pozytywnie, odganiać takie myśli złe, ale po prostu wiecie, no, trzeba być czujnym, trzeba być otwartym na wiele rzeczy i po prostu mówię, podzielę się z Wami tutaj na YouTubie. Piszcie, jeżeli mieszkacie w Anglii. Możecie mi nawet na e-maila mojego wysłać, zostawię Wam e-maila w opisie pod tym filmem. Napiszcie, nie wiem, z jakich okolic jesteście, bo tak chciałabym z ciekawości zobaczyć, czy Wy też dostaliście taki alert, bo to nie w całej Wielkiej Brytanii podobno. To jeszcze bardziej jest dziwne. Także szok, kochani. Może nas przygotowują powolutku do jakiegoś konfliktu, do wojny. Czekajcie. Także, kochani, mówię, podzielę się z Wami tymi informacjami. Powiem Wam, że chyba nas szykują do czegoś, na coś nas przygotowują. Tutaj w Austrii, w innych krajach mówią, że powinno się mieć taki plecak w razie ucieczki, żeby przygotować sobie takie najważniejsze rzeczy, w razie czego jakby trzeba było gdzieś uciekać i tak dalej. Tu 3 dni ciemności, tu to, tu tamto. I dzisiaj jestem zupełnie nieprzygotowana. Jest to takie naprawdę oderwanie totalne i nie mogę zebrać myśli, ale kochani, mówię, muszę nagrać ten film, bo chyba nas
jednak przygotowują na taką ewentualność, że po prostu może wybuchnąć i w Anglii taka wojna. Także niedobrze się dzieje. Niedobrze się, kochani, dzieje. W Polsce słyszałam, że też takie alerty macie. No, wiadomo, że są różne zagrożenia. To wojna, to terroryzm też może być. To tym bardziej ten konflikt na Ukrainie i Polska pomaga. Tutaj te protesty, rewolucje, no, we Francji. Co chwilę coś. W Ameryce też nie za dobrze się dzieje, a wiadomo, że Ameryka i Anglia, wiecie, mają wiele wspólnego, i Kanada, i Australia, i Nowa Zelandia. Także no, powiem Wam, że jestem trochę zaniepokojona tym wszystkim. Nie wiem, co na ten temat myśleć. Odganiam te złe myśli, ale po prostu niedobrze to wygląda. Niedobrze to wygląda. Ja zauważyłam, że w szkole już dzieciom takim małym, od małego książki dzieciaki przynoszą do domu, na przykład o wojnie pierwszej, drugiej. Takie wojenne książki, kochani. No nie wiem, może to przypadek akurat, ale co to się zaczyna dziać niedobrego, kochani? Co na ten temat myślicie? Piszcie mi tutaj w komentarzach czy na e-mailu, jeżeli chcecie zachować anonimowość, a wiadomo, nie każdy chce nawet udzielać się w komentarzach, bo sobie ceni prywatność, no chyba że macie jakieś tam konta takie, wiecie, anonimowe. No ja takiego nie posiadam, ja mam tylko jedno, nie, przepraszam, jedno mam konto, tak, mam tylko jedno, to Ewella Pro Life. A tak to jakieś konto e-mailowe mam drugie, ale nie w użytku, także no. Piszcie, kochani, jak macie ochotę. Jestem ciekawa Waszych opinii, co tu do jasnego diacka się odwala. Może to błahe, może nie, ale niczego nie można ignorować, kochani. Niczego nie można ignorować. W dzisiejszych czasach jest to wszystko takie, wiecie, absurdalne i takie niepewne te czasy, że można się wszystkiego spodziewać. Tutaj inflacja. Tutaj, słuchajcie, w ogóle mieliśmy ile? 3 razy w szkole Maxa i Oskara był strajk. A teraz powiem Wam, że w tym tygodniu, no od jutra, kiedy to będzie, chyba środa albo czwartek, znowu szykuje się następny strajk nauczycieli. Już chyba czwarty. No, także no nie wiem, coraz gorzej się robi. I mówię, przyjdę, podzielę się z Wami tą informacją. No jak mi się coś przypomni, to jeszcze Wam dogram, ale w ogóle chciałabym nagrać taki filmik o apokalipsie, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wiecie co? Nieraz to mam wrażenie, że po prostu rządy o czymś wiedzą, rządy się już przygotowały, ci globaliści zgromadzili swoją żywność, mają w podziemiach, mają podziemne tunele. No nie mogę za dużo gadać, bo YouTube, mam nadzieję, że nie będzie się doczepiał, ale oni tak powoli nas przygotowują, bo słuchajcie, jakby na przykład nam powiedzieli o czymś, co nadchodzi, bardzo złego, jakaś apokalipsa by była czy coś, to wtedy ludzie by wpadli w taką panikę, że naprawdę no, dopiero by było zamieszanie na świecie. Więc tak powoli przygotowują, jak gdyby, tak? Żeby ludzie się w jakiś sposób tam może przygotowali i tak dalej. Nie wiem, co jest grane. Tutaj mówią też ta inwazja kosmitów, UFO, niezidentyfikowane obiekty latające. Mówiłam Wam już nie w jednym filmiku, że w
kolejnym krokiem, kolejnym takim planem będzie właśnie to, że no nie dość, że tam wiecie, banki będą bankrutowały i CBDC będą chcieli włączyć, podpiąć ludzi pod ten system cyfrowej waluty, to kochani też będą mówili o UFO i tak dalej, że no, a w Biblii też pisze, kochani, że będą się działy różne takie zjawiska paranormalne, zjawiska atmosferyczne na niebie, na księżycu, anomalia pogodowe. No, to wszystko się dzieje, kochani. Mamy wiosnę, a u nas tutaj w Anglii to wiecie co? Zimno jak cholewka. Są takie momenty, że jest słońce, ale jest jednocześnie zimno. Także nie wiem. Nie wiem, kochani, ale może coś, nie wiem, może jakaś asteroida spada z nieba. Nie wiem, nie wiem, ale najprawdopodobniej coś się zaczyna takiego dziać, że te rządy, słyszałam o czymś nawet takim i też mi się tak nieraz wydaje, że rządy wiedzą, ale po prostu społeczeństwu nie powiedzą, może tam nielicznym. Oni są już przygotowani, oni mają żywność, oni mają schrony. Tu mówię o tym globalnym ociepleniu. A tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo, o co chodzi. Jak myślicie, o co może chodzić? O co może chodzić? Czy to jest taka zagrywka, żeby po prostu jak najszybciej nas podpiąć pod CBDC? Że specjalnie nam taki mętlik w głowie robią, żebyśmy byli zdezorientowani, żebyśmy nie wiedzieli w ogóle, jak się nazywamy, no to swoją drogą, ale nie wiadomo, o co tu kurde chodzi. No wojna to wisi w powietrzu jak nic. Nic, będę uciekać. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Tutaj nawet nie chodzi o podobanie się, tylko po prostu chciałam się podzielić tą informacją. No, piszcie, czy też dostaliście właśnie tutaj w Anglii takie alerty. I czy w Polsce dostajecie co chwilę takie alerty. Wiadomo, że w każdej chwili w Polsce mogą być ludzie powołani, mężczyźni do wojska, czy nawet kobiety. I te ustawa za ustawą wchodzą co chwilę za naszymi plecami. Tutaj protesty, tutaj to, tutaj tamto. Tu mówią, żebyśmy siedzieli w domu. Może coś się zaczyna dziać takiego, kochani, za naszymi plecami. Nie wiadomo w sumie co. Żebyśmy siedzieli i tak też mogą mówić, bo po prostu coś tam planują, coś kombinują i nie chcą, żeby ludzie wychodzili na zewnątrz, tylko żeby po prostu siedzieli zamknięci w domu, żeby nie wychodzili na żadne protesty, to mogą też wymyśleć, że to jest jakiś problem, nie wiem, z klimatem, czy coś nadchodzi, wiecie, poważnego i że najbezpieczniej po prostu siedzieć w domu. To też tak może być. Nie wiem, jestem w szoku. Jestem, kochani, w szoku. No dobra, nic, uciekam. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Bye, bye.